měsíčky, bude se polova zostala v doma. Jaký? Vyvoď! Chvílecka, chlopak, či už jdem? Zběral si jak dětka do šupu. Co za ještě, Matuš? Přece vám tam v skříní vaní mě zostalo. Kane jsme to sičko zavěli, hm? Ani by tě zvěděl, kedy ti se co přizovíš. Tvůj tata tez byl taký, že kdy jechal do lasa, bo kane to sičko třa mu bylo připomínat. Nezabod solika, Jasiu. Ale co bych měl zabocit? Tak do mnie go dociach, bych byl dziecku. Boś ty przecie zawsze moje dziecko. Płacę cię, mamo? Przecie nie ma cego. Gdy to nie wojna, ino zwyczajna służba. Ja wiem, no, boję się, co byś ty... Idź już, idź, bo się spóźnisz na pociąg. Jasiu. Co, mamo? Nie daj się namówić nikomu do niczego. Wiesz, jak było z tym Kozłowskim? Nie wypominajcie mi tego, bo był wtedy młody i głupi. No przecież jesteś i teraz nie stary. Ale i nie głupi, mamo. Bydźcie o mnie spokojni. No, bywajcie, mamo. Jedź z Bogiem. Cicho, baca! Jędrek, stoj na chwilę przy stopkowej chałupie, mam im coś i powiedzieć. Tam dziesiątka cię brał ci do wesery. Popiłbyś, Jaśku, he? Tak by nie popił. Popiję, mesiczka, jest do chłopcy. Ja. Jo, żywy! Co by się wam rodziło w każdym rok? Synów dwóch, dziewek nam nie trzeba, nie idą do nieba. Bo na naszej ziemi i no klopocini. Oj, biedni szczery, biedni, stale macie kłopotu z tymi dziewkami. Chodźcie, chodźcie, syćka, stryk na myśl będzie tońcył. Prąka, tato! Stryk na myśl będzie tońcył. Jeszcze dziś przeskoczył. Dajcie pokój, stryjno. Żaden młody tak nie zatańczy jak stryk Franuś. Stryjno, no tak ze zazdrości go, do coś się starzy. Hanuś, przynieś kranackę przybrać. Może pan na Hanusia zatańczy, co? Zaraz się wrócę. Widzi, jaki Kozłowski pijany. Co on taki mocny? Jemu się wszystko zdaje. Teraz na swoim tartaku siedzi. Miał on tartak? Miał, tym co teraz ma nasa samopomysłowską. To go wej boli. Nie go ta boli, nas ty zbolało. Kiedy zabili drewno, które nas upił. Wy się tak nic nie o niego nie bójcie. Taki w każde świństwo wlezie, aby zarobić swoje. On jest na swój koniec, przyjdzie. Zabrajcie walca, to już chyba umicie. Walca to hej. Ej, dzień dobry, krzesny! Jak się tam chodzi? Jak się mogę, łopki? Dziękuję. Ja nie krzyżaj ta trupla. Nie widziałeś kahanusi? A ja tu kasznik.
idę minął. Zaraz, Alin. Chyba nie chcę, żeby poszła wam kawę, he? Ale tylko dojdzie. Wiecie? A, muszę. No jak tam będzie z naszymi interesami, panie Stopka, a? Dziedzio wam powiedział, na to moment spółdzielni koniec, takie jest prawo. A, ale prawo wam nie zapłaci tyle, co ja. No jak nie chcecie, trudno, ja was nie zmuszę. No nie. No spadnę tu jeszcze kiedyś, może się namyślicie. Być może. A wy tu czego, sukocie? Przyszedłem pomóc. Nie trzeba. Jasiu, jedzie tu. Czego pańcu, Jasiu? No przecież nic, dojadę. Ej, ta za chwilę jesteś, ściągnij za ten kół. Nie mogę. Ale zajmuj się, błej, co by mu serce nie zamarło. A serce jak poszło do obory, tak nie wraca. To widzeniu. Do widzenia. Do cię przyjdź, czy nie? Przecież ja tutaj... Co ja już pójdę? Bóg prowadź! Jasiek! Jasiek! Taki jeden. Mam pewną myśl. Może się nam przydać. Daleko to jeszcze? No, tu na rogu. A ty, to brata boska. Cicho bądź! I w ogóle wynoś się. Jaśnie pan? Pozwoli powiedzieć? Nie jestem ciekaw twoich powiedzeń, ani tej twojej kuchennej polityki. Ja radzę ci nie nabijać sobie starego łba tą ich krętacką propagandą. Ryczą w środku miasta jak w lesie. Przecież to nasi żołnierze. Nasi? Poduszka, mam już po uszy ciebie i tych twoich łajdaków. Jaśnie pan dziś znowu stał lewą nogą. Michał, ostrzegam cię po raz ostatni. Mogłem cię znosić, dopóki byłeś tylko nudny. Dość. Co? Już 20. Tak. Nie jadłeś, nie spałeś, a w zimie wyrzucałem cię nago na śnieg. Tak. Pewnych rzeczy jaśnie pan nie zrozumie nigdy. Nie zrozumiem nigdy. I nie chcę zrozumieć. I nie denerwuj mnie przed obiadem. Słyszysz przecież, że ktoś dzwoni. Jeżeli to pan Wilczyński, to poproś go tutaj. Słyszałeś? Słyszałem, słyszałem. Pan hrabia w domu? Tak jest. Pan hrabia prosi pana. Zaczekaj tutaj.
Zapali pan? O, dziękuję bardzo. Pan tu już dawno? Co proszę? Pan dawno służył pana hrabiego. No, w maju będzie już 46 lat. Oho, ho, kupa czasu. To już tak jak w rodzinie, hmm? W rodzinie? Mhm, w rodzinie. Chętnie bym poszedł stąd, gdzie pieprz rośnie, żebym był młodszy. No, right. W British Museum. Ocenił całość na przeszło milion dolarów. Pięknie. Razem 2430 sztuk. Przeważnie ametysty i szmaragdy. Trochę kości słoniowej. Małe arcydzieło. Sądząc po kopiach, wyobrażam sobie, że oryginały muszą być wspaniałe. I są wspaniałe. Powiedz pan, czy nie byłoby zbrodnią zostawiać je w tej cholocie? Tak. Tylko, że bank Morgana zna ocenę British Museum. I obawiam się, że teraz zechcą wykorzystać sytuację. A niech sobie chcą. Nie ustąpię z miliona ani centa. Nie na to pracowały całe pokolenia moich przodków, abym ja ich pracę, owoce ich pracy darował panu Morganowi. Żeby sobie przynajmniej zdawał sprawę z tego, na co ja się narażam, ratując te bezcenne zabytki kultury. Szubrawcy. Szubrawcy? Amerykanie. Interes przede wszystkim. Miniatury, makaty wschodnie, pasy słudzkie, ryngrafy złote, brewiarze. Panie hrabio, przecież między nami mówiąc, już przed wojną miał pan zamiar to wszystko sprzedać. No więc, godzą się na moje warunki, czy też nie? W zasadzie zgadzają się, tylko... No niechże pan mówi. Niewątpliwie zażądają pańskiego zobowiązania, że za granicą nie odsprzeda pan tych rzeczy komu innemu. To jasne. Tego uzależnią pański paszport i sfinansowanie transportu. Z tym, że na pewno ryzyko transportu przerzucą na nas. Co? Ani mi się śni! Niech pan spokojnie pomyśli. Przecież po przetransportowaniu zbiorów do Norymbergi my będziemy dyktować. Cicho, nie jestem pewny, czy Michał nie podsłuchuje. A, niech pan będzie spokojny. Zostawiłem mu anioła stróża. Więc, tak jak mówiłem, w zimie przerzucimy wszystko przez góry z łatwością. Dlaczego dopiero w zimie? Bo w zimie góry są wprawdzie trudne do przebycia, ale znacznie trudniejsze do upilnowania. Idziemy. Jak się masz, Jasiu? Mam do ciebie taką jedną sprawę. Chciałbym z tobą porozmawiać. No mówcie. Wiesz, tu tak nie bardzo można. Może przejdziemy się trochę, to po drodze pogadamy. A, Jasiu. No tak, Jasiu. No przecież ci mówię. Ja chcę, żebyś wiedział, jak było. Przecież ja w tym nic nie mam, więc czemuś taki? Ześliłeś się na mnie o tej Hanusie? Toście mi chcieli powiedzieć? Mnie to nie ciekawi. Chcę, żebyś wiedział, jak było. Ja się was o to nie pytam. Nie wiedziwie, Jasiu. Ty wciąż do mnie jak do wroga. Słuchajcie, mówcie, co macie mówić. Dobrze. Myślę, że mogę na ciebie liczyć. Ja ta nie wiem. Wystarczy, że ja wiem. Słuchaj, idzie o to, czy ty przed zimą kończysz służbę, bo w zimie będę ciebie potrzebował. Do czego zaś? Dlaczego? Do tego samego co dawniej i tą samą drogą przez czarki ślep. No.
A teraz już wiesz? Mhm. Taki interes. Nie chciałeś wtedy chodzić z nami za grosze, rozumiem, nikt ci nie siłował. Sam nie lubię męczyć się za darmo, ale teraz, Jasiu, porć się jak lodu. Raz, a dobrze. Ty jest główka. Nie bój się, no, powiem. Ja wam powiem. Na moją głupotę nie reagujcie. To za młodu było i już się minęło, to jest roz. Jos łzby w zimie nie końcem, to jest dwa. No choćby ki końcył, to nie chcę nijakich waszych interesów, to jest trzy. Rozumieliście? Tak, zrozumiałem, że zamiast wojsku zmądrzeć, to jest zgłupiał. A może ki zmądrzył, ale tak czy inaczej to między nami koniec. To se zapamiętajcie. O, to jakiś honorny, jakby z nami na przemyt nie chodził. Chodzirek, bo trafił między starych złodziei. To znaczy między kogo, he? Chcecie wiedzieć? Między takich jak wy. Komuś ty to powiedział, co? Tobie, no i co? Och, ty chamskie bydle. Ty, uryczy! To cię jest zaraz powiem tym wojsku głupio. Aluś! Panu sierżancie Kapalmyny zmelduje powrót patrolu z Martułowej Czuby. Dziękuję. Spocznij. Co nowego? Od czarczego ślebu stać strzały. Z Martułowej Czuby nic nie widać, ani się tamtędy nie da przejść. Więc nie wiem. Czarcie ślep w zimie? Niemożliwe. Poczekajcie. W okresie wzmożonej walki o pokój światowy musimy szczególnie zaostrzyć czujność w ochronie granic naszej ludowej ojczyzny. Tak, ażeby żaden szpieg, żaden dywersant nie przeniknął do kraju. Pamiętajcie, że właśnie ta nasza codzienna czujność jest naszym wkładem w utrwalenie pokoju. Czy w związku z tematem macie jakieś pytania? Do mnie? Tak jest. Obywatelu poruszniku, patrol z Martułowej Czuby melduje. Te, papierosa mos? Nie, ale zaraz kombinuję. O! Tu odrań. Siup! Strzelec Kurek. Stąd! Zameldujcie kapralowi Młyńcowi, niech tymczasem wejdą się ogrzać. Rozkaz! Powiększycie patrol Młyńca o trzech ludzi? Pójdziecie przez Wierchnią i tam macie czarci ślep jak na dłoni. Tak jest. I poczekajcie. Czarci ślep w zimie. Nadacie radiogram do Bałon. Aleśmy odwalili dzisiaj takie wejście, że ty to byś spuch. Cie. Nie widzieli tramwaj. Ja spróbowałbyś. Spaceruję sobie jeden z drugim po górkach cały dzień, ale do żarcia to na gotowe. Wobec czego? Wysyłam patrol na czarci żleb. No, ani żywej duszy. Chciałbym zobaczyć tego, co się popcha przez czarci żleb w zimie. A jednak. Co jednak? Słyszałem wyraźnie strzały w tamtej stronie. To na pewno kłusownicy. Mało to masz kłusowników. Ale to były serie z automatów. To czemu nie mówisz od razu? Strzały i strzały. Mów serię, to wiadomo. Może jeszcze patrzymy tę dolinkę? Można. To i tak jedna droga.
No, chłopcy, przypinać deski. Gazdań. Rozkaz. Zostaniecie tutaj. Może się jeszcze co pokaże. Jak zobaczycie, że minęliśmy tamtą dolinę, zjeżdżacie za nami. Tak jest. Co ci to? Ach, myslím, že mám zlámanou nohu. Počkej, schodím ku tobě. To nemusíš. Podej mi lano, mám ruce v pořádku. U vás, hoj. Zavuz se pentle pod nohy, víš? Dobře, to udělám. No zawiąz się mocno. Ano. No trzymaj się. Ciągnę. Tak, tahnij. Sobie za metę tego do serca. Z raportu jeszcze nikt nie umarł. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. No. Felek, dajcie mi kawę. Tak jest. A, gazda. Opowiada mi sierżant Mosiak. Co wam się przydarzyło? Bardzo ci się zmordowali? Nie tak bardzo. Gdzie podać kawę? Dziękuję. Siadajcie, gazdę. Bardzo się potłukł ten Czech? Dość. Miał złamaną nogę i musiał go... Tak, wiem. Ale zdaje się, że sierżant Wąsiak dał wam ścisły rozkaz, co macie robić. Tak jest. A wy zeszliście z Przełęczy samowolnie. Inaczej mówiąc, nie wykonaliście rozkazu. Tak jest, ale jo... Wiem, co chcecie powiedzieć. To prawda. Uratowaliście towarzysza broni, który prawdopodobnie by zamarzł. O, zamarzł by na pewno. Tak. A czyście pomyśleli, co mogłoby się stać, gdyby tę całą historię z wołaniem o pomoc urządzili jacyś przestępcy graniczni? Po to, aby was odciągnąć z posterunku. Co? Nie. O tym nie pomyślałem. I to jest właśnie
Wasza wina. Są w naszej służbie... Siedźcie, siedźcie, jesteście zmęczeni. Bywają w naszej służbie takie szczególne wypadki, kiedy żołnierz może na własną odpowiedzialność postąpić tak albo inaczej, ale musi wtedy pomyśleć o wszystkim, co może nastąpić. Wasz wypadek był właśnie taki szczególny, ale wyście nie pomyśleli, jak należy. Sierżant polecił wam chronić zjazd patrolu. Wyście, nie myśląc o tym, zeszli samowolnie z posterunku. Ale ponieważ jesteście przodownikiem służby, więc to pierwsze wykroczenie, wybaczam wam. A za uratowanie człowieka otrzymacie pochwałę. No, pewnie głodny jak wilk. Dajcie mu repetę felek. To jest. On już trzecią kończy. Słusznie. Napracował się. Należy mu się. Zapatrz. Dziękuję bardzo, poruszniku. No, widzisz ty, durny, nasz komendant to taki chłop. Mądry. Mój rocznik. Doczytajcie mi to ostatnie zdanie. W naszych specyficznych warunkach służby, gdzie trudno przewidzieć rozwój sytuacji... Żołnierz... często musi decydować samodzielnie. Szach! Map! No, brawo, dzieciu! Powiedz. Szefie, siadajcie. Dba o to, aby jego drużyna, pluton, kompania, Daluś, nie wygłupiaj się, no oddaj piłkę. Historia, nie mam. Dzieciu, no już zaczyna swoje. O. Nie patrz. Pękła struna. Odpłynisz. Pierwszy miłosny list. Często mi pisze do matki. A, to co innego. A wiesz, ja też napiszę. Masz znaczek? Proszę. Którego dzisiaj? 18. Zatem pewnie przyjedzie na urlop. A pewnie, pewnie. Hanu! Nie mogła chceć, nie wiecie, bo tyle roboty. O, jaki piękny chlebek. Taki se, ta, nie bardzo. No, no cytuj, cytuj, Hanuś. Kochano mamo, pozdrawiam was bardzo pięknie i donoszę wam, tak zdrów jest, którego zdrowia i wam życzę. No cytuj, cytuj dalej. Smutno mi jest tylko bez jedno, że na święta do was nie przyjadę. Co by wam przygotować syćko jak dawniej? Nie przyjedzie? Jakoż to tak? Ze czemu nie przyjedzie? Nie pisze, czemu nie przyjedzie Hanuś? Co się tu tak niewyraźnie napisane? A nikt się tu przy tej naszej służbie nie obejrzą, a tu już drugie święta idą. To to wy. Służbę ma taką, że nie może przyjechać, choćby chciał. Bez niego im ta pewnie trudno. No cytaj, cytaj dalej. Jakbyście chcieli kupić prosie, coście mi przudzi pisali, to... Tak se myślę, że na to pieniądze zbierecie łatwo, jak spróbujecie przedać moje rzeźby i zabawecki na przedświątecznym jarmaku. Może być. Wyjowin, jak myślisz, Hanuś? To by było może dobrze.
Was to idzie? Kugar dońce. Dońce jest mi na Akuńskim torgu. Dobrze. No jak od wam idzie krzesno? Mam z pieniądze na prosiutko, wisz? Boję się ino ze łoskupio. Posiedzi z chwileckę, to posłaby ku tym prosiutkom. A co bych nie posiedziała, posiedzę. Ino ze nie będę wiedziała, co po kielo przedać. No, mostu napisane, o. A. Posiedzi? Posiedzę krzesno, idźcie spokojnie. Kawalier, kupcie. Już składa pieniędzy na takie figle. 100 złotych to przecie nie takie pieniądze. 100 złotych? To w rzeczy nie drogu. Kogo do cię? No. No teraz już most ciupagę, to chłop. Nie dobra? Nie, czemu? Trochę splamione, ale dobre. To podziękuj przecie, cześć Boże. Cześć Boże. No tak nie rób, bo złomiesz. Ile za to? 200 złotych. Tu jeden trochę splamiony, ale dobry. Bardzo wam zależy na Jaśku. A coście to? Mój ojciec czy ksiądz? Mnie szkoda czasu na głupstwo, a myślę, że wam szkoda chłopca. Widziałem się z nim w lecie i niepotrzebnie powiedziałam mu jedną rzecz. Niech on trzyma pysk na kłódkę, bo jak piśnie słowo, to mógł zamknąć raz na zawsze. To macie donieść. A im prędzej, tym lepiej dla niego. On wie, że ze mną nie ma żartów. No i wy też. Ani słowa nikomu. A jako si o to? Jako ja? To już wasza sprawa. Nie prosi, jakie było. Toś tłusty. Cicho i ze diabelcu jeden, no właśnie, no właśnie. Oj, no właśnie, Hanuś. Hanuś. Hanka! Hanuś! Alek się przestraszyła. Tuś się wstrykł. Hej tu. Przyjale kupić co nie bądź przed świętami. Jako żywo, syczka zdrowi. Dziękuję, zdrowi. A jako stryno, zdrowo? To baba, stania w ludzi, jestem zdrowa. Idę na koński tor w ojcu, pójdziecie? On też tu? No, pójdźcie, pójdźcie. Tryku. Co? Daleko od waszego domu do granicy? Granica jest długo, zależy doba. No i bliżej będzie do Strasznice Wirchy. A co z tym? Chcesz to przemycić? Idźcie. Tak się ino pytam. Stryku, chciałam was prosić. No i powiedz. Ani nie wiem, jak mam to wam powiedzieć. Ty jak chcesz to gadaj? Nie zaprosilibyście mnie do was na święta? Hej, gdzie chcę kłaniać, jak nasze dziecko. Stryno się poplace z radości. Wszystko gotowe. Za to bierzesz pieniądze, bydlaku? Za to? Ja nie spałem. Stól pys? Tu masz forsę dla tłuściocha. Jazda, ale już. Już. Ludzie z nóg lecą.
Trzecia noc, jak nie śpił. Rodki, ty się nie stawaj, bo to się źle skończy. Wrabi się wyśpią. Pojutrze, żeby nie było wszystko na miejscu. Ja myślę, że można by... Ty tu nie jesteś od myślenia, kretynie. Uściechowi powtórz wszystko, co mi się mówił. I przypilnuj go, broń. A teraz jazda, szkoda czasu. A może... Zrozumiane. Wójcik! Jazda, jazda. Nie czekajcie na mnie. No, co się pan tak trąca? Ordynus jeden, widzisz go. A więc? Jechali razem trzy furmanki. To już nareszcie ostatni transport. Wiozą gonty. Gonty? Wiązki gontów. Świetnie kryją, lekkie. To dobry pomysł. Zmieściło się wszystko? Wszystko. Pojutrze wieczorem będą u Tłuściocha. A przewodnik? To już załatwi Tłuścioch. Krótki pojechał naprzód. Dostał pieniądze i wie wszystko, co ma robić. Myślisz, 4 dni wystarczy na przepakowanie? Wystarczy. Po co? Więc uważaj. Wychodzimy w Sylwestra w nocy. Punktualnie o 3:00 zbiórka w karczmie Tłuściocha. Co się stało? Stało się, że tak postanowiłem. Wszystko będzie gotowe. Pierwszej klasy. Zna każdą dziurę tutaj. A więc czego chcesz do cholery? Nie wygada? A co ma wygadać? Przecież ja mu nie powiem, o co chodzi. Kręcić to ty umiesz, stary draniu. Jakby spróbował gadać. O, wal. Wal? Tak na piękne oczy? A forsę dla przewodnika to kto da? Ksiądz? Tylko bez kawałów. Głupiś. Ile tu jest? Dycha. Na zadatek. Powiedz mu, że o wyjściu zawiadomisz go dzień naprzód. Tak będzie bezpieczniej. Ja tymczasem pójdę naprzeciw koni. Dajcie pokój, już chyba będzie dość. Ostatnia. Zresztą i tak więcej nie ma. No, wasze zdrowie. No lepsze go. Mocno, Werena. Dziękuję za poczęstunek. Już pójdę. Siedź się, no. Co wam tak pilno? Wiecie, jak to przy chałupie. Zawsze jest coś do roboty. Trzeba iść. Ale, byłbym na śmierć zapomniał. Byli tu wczoraj u mnie jacyś zagraniczni turyści. Jednemu z nich tak się tu u nas podobało, że chce spędzić święta w górach. Pytał mnie nawet o przewodnika. Miałem was na myśli. Poślibyście? I co Zbigniewski, to przecież mój zawód. Zostawili nawet zadatek. Przeliczcie. Dużo tego.
co tam dla nich znaczy te kilka tysięcy. A zresztą od pieniędzy głowa nie boli. Gorzej jak ich nie ma. Jadą tu jacyś i dowoz. Hej, dosyć chłopcy, lewa wydierzyła. Cześć. Obywatelu poruczniku Strzelecko-Siwa melduje sobie wejście. Co są takiego pilnego? Podejdźcie no bliżej, Kosiba. Obywatelu poruczniku, melduję, że przy słupie 611 spotkaliśmy patrol czeski. Przyjdą. Sześciu razem z ich komendantem. Świetnie. O której przyjdą? O 8 wieczór, obywatelu poruczniku. Doskonale. Skutki zabawek sportowych. Na rozkaz! Zaraz, zaraz. Aha, wiecie o tym, że dzisiaj mamy mieć gości. Tak jest. A więc jeden oficer i pięcioszeregowych. Obywatelu szefie, przecież mnie nie wystarczy żarcia dodatkowo na 6 ludzi. To trzeba dać coś specjalnego, no a skąd ja wezmę? Wam zawsze coś przeszkadza. To nie jest zwykła kolacja, żebym ja tak mógł z niczego. 6 osób z zagranicy i do tego w samego Sylwestra. A przecież trzeba mieć jakiś honor narodowy. Nie przesadzajmy, dobrze? Zrobicie kolację i koniec. Sprawa jest prosta. Że prosta to prosta, ale że będzie wstyd, to będzie. No, szkoda czasu. Tak jest. Tylko trzeba napisać zapotrzebowanie do batalionu. No i ktoś musi skoczyć i przynieść to wszystko. Jakim cudem? Przecież do batalionu i z powrotem jest 10 bitych godzin drogi. Mój Boże, jakby się ktoś uparł, to w 9 godzin obróci. Tak? A Czesi będą za 8 godzin. Więc kiedy on będzie miał czas to przygotować? Odmaszerować. Tak jest. Jo, oblecę w 7 godzin. Co? Przestańcie gadać głupstwa. Obleci przez Zamczysko. No pewnie, że przez Zamczysko, bo jej zwykłą drogą byłoby za długo. Podejście na Uskok i zjazd na Zamczysko to jest 10 minut. Ze Zamczyska do karczmy Tłuściocha to jest 120 minut. A potem przebiegnę już pół godziny do Poręby i jestem w batalionie. Tam zędzi Kwilka i Nazot tą samą drogą nie zbawię więcej jak do 6 godzin. Tu i razem 7 godzin. O, myślałem, że szef już się nie zgodzi. No. Tylko gazdoń, nie zrób, że mi wstydu. Ja bójcie się nic, przydem na czas. Boję się, że wieczór będzie wiało. Niech to. Tylko nie szalej. Jasiek! Ech, mówił, żeśmy przyniósł 3 laski cylamonu! Co się dzieje? Przecież nawet gdyby chciał, to w taki czas. Tu mi liście bobkowe wyrosną, jak on gdzieś wrócił. Taluś, no. Ence pęce w tej ręce. Powinno się. Nie. Nie zawracaj mi głowy!
Lepiej przenocować, a rano wrócicie spokojnie. Nie namówiecie mnie do złego, porusniku. Tak jak powiedział, że przyjdę, to choćby jej diabli tańcowali, to przyjdę. No jak chcecie. Dobrej drogi. Dziękuję. Szczęśliwego nowego roku. A pozdrówcie komendanta. Dobra. A co z to robisz, Hanuś? Hanuś, zaj znowu? Czuło za dziecko, kochane. Nie trzeba se brać do serca syćkiego, bo ci serca nie starcy na smutki, wiesz? A może by się tak powozyła trochę. Jechałaś nocą i nie wyspałaś się. Pościelim ci. Za kiedy wróci, to się wyśpisz, hej? Hanuś! Nie stryno, kochano, ja nie usnę. Tak się strasznie boję mojaśka. Żebyście widzieli, jaką Kozłowski miał złość w oczach. On mu coś zrobi, stryno. Ład mówię, do zrobię. Jest jak ład ziemi do nieba. Jasiek jest chłop, ale chłop. On się byle Kozłowskiemu nie dowie. No siły, dziecko moje kłamie. Siły. Przyjechał stryk. Szczęśliwego roku. Porusniku. Płaciec do nas na chwileczkę. A nie będę przeszkadzać gospodyni. Nie godajcie po próżnicę. Nerwo spłatało odwierzem. Ale zimno. My się tu zaraz zagrzejemy. Właśnie, pociąg zbliżaj, prosimy. Dobra, tanica moja, stopki Wojtka, jego córka. Płaciec, babecki, dajcie pokieruszeczku roz, babo, nie zmachnij na nic. Wiecie, ja długo już tym końskiem dziś przyjechał, tak, takim jaczysku. Nasi żołnierze mają dziś pieską służbę. No, było. Siadaj za Hanusz. Napij się z nami. Dziękuję, ja nie piję. Słuchaj, Inu, przychodził tu jakiś i taki łotluścio, a do tobie zemoz iść na trzecią z gościami w góry. Jo? Ja co, jesteś się poli w górach? Przecie gnie zgłupiał na taką dujawicę i po nocy, co by chciał. Rzeci trzeba zgłupieć. Jutro i nowy rok, i Hanusia jest, jako zbytło. Ale się mi śniło, co by chciał. Na wasze zdrowie, no lepszego. Zdrowie gospodyni. Dziękuję, nawzajem. Wiecie, jest jedna rzecz. Zyk wziął zadatek. Przecie złotych pieniędzy nie zjesz. Poczkaj, przecie tak nie mogę. Bo przewodnik jak się odmawia, to no i później na tą godzinę, co się zmówił, zadatek musi odnieść. To prawda. I no teraz liść pod samą granicę, po nocy. Ani mi się nie bardzo chce, ale muszę. Dejcie stryku mnie, ja odniesem. Hej, dziecku, to trzeba godzinę dobrze iść na nartak. I tak byś nie znalazła, bo to w pustkowiu takim, tam kurniawe jeszcze. Pójdę sam i w mig się wrócę. Ale się wrócisz, he? Wiesz jak godą? Jak nie zdejdzę raz dwa narciarskie buty i co jeszcze. I weź ty ze skrzyni te dudki wściekle. Diabli mnie tam ponieśli.
do tego tłuszczocha. Mastu. Przerachuj, Hanuś, dziecku, te pieniądze. Moich by 10, ale kto coś i brał, to trzeba będzie dolozić. Przepraszam. Edyt, ja nie wiem, kiedy braknie, bo to takie dudki i swoje, i nie swoje. Niby swoje, ale trzeba oddać. Ale cóż to za goście u tłuszczocha? I w nocy? Ja to ani nie wiem. Gadał, że zagranicni jacyś. Styno, to są pieniądze Kozłowskiego. Jakło? Od Kozłowskiego. Ranuś! Co? Stryku, nie idźcie, Nikola, was prosem, nie idźcie. To są pieniądze Kozłowskiego, Styna wam wszystko powie. On coś złego tam mierza, Stryku. Ja nie wiem co, ale ja czuję. Nie idźcie tam. Dedeć, ani nie wiem, o co chodzi. Gadaj ze Hanuś jasno. Zostańcie. Wyślę z batalionu do tłuszczocha patrol. Niech sprawdzą, co to za turyści. Nie o to chodzi, ale oni to święci ludzie, bo jakby tak na mnie poszło, to tak bym ci mordę skuł, żebyś się do lustra nie poznał. Więc uważajcie, obstawić kolumnę pewnymi ludźmi, żeby któremuś z niosących wory nie przyszło do głowy czasem zejść z drogi, a w razie czego strzelać bez ostrzeżenia. Zrozumieliście? Co z tym przewodnikiem u licha? Taki wiatr. Człowiek może się spóźnić. Dał wam. Można było takiemu kretynowi zlecać jakiekolwiek zadanie. Ty też sprawiłeś się. Taka noc jak dzisiejsza nie wróci na ząbienie. Ty się samemu nie zna drogi. Przecież mówiłem, że przez wam wszystko drogi nie znał. Zresztą co mieliśmy do wyboru? Na innych przejściach węższy jak psy nawet mysz nie przejdzie. Mi się, że mu nic nie dał. Ty. Powiedz mi prawdę. Zaliczkę małeś? No idźże, no. No przecież wiesz, że dałem. Ile? Co? Ile? No ile? No przecież mówię dychę, a drugą mu obiecałem, jak przyjdzie. Czy ty śmierdzące wieprzowino nie rozumiesz, coś ty narobił? Zdaje mi się, że ten numer nie przejdzie ci na sucho. No, bądźesz człowiekiem, no. No przecież robiłem wszystko, co mogłem. Kulpisk? Byłbym cię tędy nigdy nie puszczał, gdyby nie twoje zapewnienie, że znasz przewodnika. Jeżeli ktoś posługuje się idiotami, musi być przygotowany na podobne następstwa. Ja się jeszcze z nią rozmówię. Jakiej cholery chcecie ode mnie, co? Czego się mnie czepiacie? Gdzie tu moja wina? Mówcie, dlaczego ja? A Krótki to co? On dobrze widział, że przewodnika trzeba zawiadomić dzień naprzód. To czemu poszedł dopiero dziś? Dlaczego mnie cię czepiacie? Czepiajcie się jego. Jest! Mówiłem, że przyjdzie. Światło. Ty. Tylko bez cudów. Jeżeli to przewodnik, to dobrze. Jeżeli ktoś obcy, wprowadź do kuchni i uważaj. Proszę. Dobrze. Cisza. Wrywaj. No, nareszcie. Cóż tak otwieracie? Jak drzwi do nieba. Taki wiatr, nic nie słychać. Wlazłem do was, bo mi się urwała selka od plecaka. Czami igły i chruby nici. To głupstwo. Zaraz się zrobi.
Dajcie mi szklankę gorącej herbaty. A może by kieliszeczek wódeczki? Dajcie herbatę, jak nie macie, to nie dajcie nic. Jest herbata. Ale pogoda, co? Pies nawet w taki czas z budy nie wyłazi. No nie. Zeszłej zimy taką wichurę to tu zaraz pod lasem zamarzło troje narciarzy. Zbłądzili w nocy. Ze śnieży co, nie ma żartów. Pijcie. Prawdziwa angielska. Nie szkodzi. Byle gorąca. Gorąca. Płajcie i niech prędzej robią usyć w strażnicy na siódmą. Na siódmą? No. Jak wy tam zajdziecie? Przecież już pół do czwartej. Jak? A przez zamczysko za trzy godziny nie zajdę? Śpiewający. Przez zamczysko? Hmm. A tu ze się tak spłosi. No przecież to ty jest droga dla ludzi. On idzie przez zamczysko. Sam niesie żywność dla strażnicy. Wziąć go pod lufę i nie prowadzić. Szkoda gadać, znam go, nie pójdzie. A gdybyśmy poszli jego śladem. Ciemno jest, nie zauważy. Świetna myśl. Dziękuję za pomoc. Dobranoc, dobrej drogi. Poszedł. Wychodzić, jasno, już tu przyjdzie. Jasno, wychodzić. Szybko. Gotowy. Gotów już.
Nie bójcie się, nic wam nie zrobimy. O Wandelu poruczniku, to pewnie tak głucho nie ma, ja ją znam, bo już była kiedyś na przesłuchaniu u nas. No wstańcie, wstańcie. Nie bójcie, pójdziemy na. Chodźcie. Spokojnie. Nie żyje. Nikogo? Nie. Obywatelu poruczniku, wykończyli tu ściocha. Poza nią nie ma nikogo w chalupie. Próbujcie wy z nią pogadać. Może coś wie. No, no, opowiedzcie. No, śmiało. No jak było? No. Było ich dużo. Ciężkie wory. Grozili tłuściochowi. Jeden żołnierz. Taki sam mundur. Nasz mundur. Nie ta sama świetlica. Proszę, jaka choinka. Brawo, szefie, brawo. Staraliśmy się wszyscy, obywatelu poruczniku. Zostałbyś z tymi kawami. Chyba co? Staszek. Co? Jasiek powinien już tu być. Martwi się, że cię kolacja nie uciekła. Nie wygłupiaj się. Tak myślę, czy się mu co nie stało. A może... Może by tak wyjść naprzeciw? Ja to już przed tą wymyślił, byłego szefa. No i co? Zgodził się? Zgodził. Józek, pójdę z wami. No musielibyśmy już. Bo żeby tam nie wiem co, to przed osmą mamy być z powrotem. No, to już. Idziemy. No to idziemy. Zamczysko. Stąd już znam drogę. O, Jasiek! Jasiek! Jasiek, drogi jest! Daj ci pokój, ustaw cię. Promiędy kamarada, żeśmy się tak trochę pospieszyli, ale nie myśleliśmy, że w taką szpatnym podczasie cesta trwa tak... Cóż znowu, cieszymy się, że się szczęśliwie przyszli. Taką pogodę różnie bywa. Witamy was, fratele. Fratele. Bazar. A dlaczego nie przyszedł nożka? Wszystkich nie chcieli. Ale wiesz, służba jest służba. No to musieliśmy losować. Dolina, ja granit. Zrozumiałem was dobrze. Daję pokwitowanie. 5, 8, 1700, 0025. Zabieraj. Belek. Korkociąg, ale już. Korkociąg! No i co będzie? Przecież tego jest za mało. Musi wystarczyć i koniec. No, a Jasiek? Pijany leży na zamczysku i nie chce iść do domu. Że co? Beluś! A nasza twarda służba jeszcze bardziej zacieśnia łączące nas serdeczne węzły przyjaźni. Niech żyją bracia Czechosłowacy! Niech żyją! Niech żyją! Niech żyją! Widz, kamarady, w naszej służbie mało gdy wyskytną się tak mile chwile. Przepraszam. Nie widzę cię. Możecie odejść. Szefie? Chwileczkę. Na rozkaz
Czy któryś z naszych poszedł na dół? Tak jest, obywatelu poruczniku, gazdy. Ho, synka! Jasiu, a masło masz? A to co jest? O, cudownie! Jasiu, cynamon! A to co? Starczy szelet, gartuń do komendanta! A jest! To są źle przyjąć. Bardzo mi przykro, że tak się złożyło. Ale poruczniku, ufałam, że jesteś dobrodziejny na hrabinę. Przy najbliższej przyjaźni. Do zobaczenia. Obywatelu poruczniku, starszy strzelec gazdań melduje się na rozkaz. Chodziliście dziś na dół? Tak jest. Po co? Byłem w Baonie po prowiant. A potem? A potem wróciłem przez zamczysko tutaj. Z kim rozmawialiście po drodze? Z nikim. To jest, wracając wstąpiłem do Tłuściocha. Po co? Urwała mi się szelka od plecaka i wlozłem do karczmy. Kto jeszcze był w karczmie? Nie było nikogo. Także poza Tłuściochem nie widzieliście nikogo? Nie rozmawialiście z nikim? Z nikim. Z nikim innym? Nie. A czy znacie Kozłowskiego? Znacie czy nie? Znam, ale... A więc gadaj, tylko szybko. Dokąd poszli? Kto? Będziesz mówił? Obywatelu poruczniku, na mojej duszy już żenierym o co się rozchodzi. Tak? Tym gorzej dla ciebie. Odprowadzicie go do aresztu. Rozkaz. Zdejmcie pas. Cóżeś ty narobił, chłopie, powiedz. Kiedy ja naprawdę nie wiem nawet... Tu o co się rozchodzi? Podobno prowadziłeś przez zamczysko bandę. Jo, bandę! Jakiegoś Kozłowskiego, czy jak tam? Jo? Kozłowskiego, jo? Przecież go ani nie widział. Może się coś pokręciło. Jeżeli jesteś niewinny, to ci nic nie grozi. No idź, Jasiu, idź. Sierżancie! Sierżancie, słuchajcie, to nieprawda! Sierżancie! Nieprawda! Słuchajcie, Felek, zróbcie tam trochę porządku w świetlicy. Tak jest. A jedzenia może nie zabierajcie, bo jak wrócą... Jak wrócą, będą mieć świeżą szynkę. Wystarczy dla wszystkich? 5 kilo. Przyniósł ten biedak gazdę. A co to się właściwie stało? Sam nie bardzo wiem. Podzielcie ludzi na 3 patrole. Jeden ja, drugi wy, trzeci sierżant Walny. Patrami Dyrka! Kapral Muniec? Jest. Do mnie. Wiatr zarównał ślady. Możemy spokojnie spać. Orków pilnuj, nie śpi. Jakby zasnął, to by się zbudził, ale w grobie. No ustokuj, że chcecie. Felek, idź powiedz, że zaraz muszę mówić z komendantem. Ale już, leć,
Żeby nawet spał. Komendanta nie ma. To walny. Przyprowadź walnego, Felek. No walnego też nie ma. Wyszli wszyscy zaraz, jakieś ty przyszedł. Rany boskie. Rany boskie, kiedy wrócą? Mówże, kiedy wrócą. Jasiu, no, mówisz jak dziecko. No, skąd kto może wiedzieć, kiedy wrócą z zadania? Feluś. Feluś, puść mnie. Ja muszę iść. No, puść mnie, Feluś. No co pleciesz? No, dajże spokój. Też ci przyszło do głowy. No. Jakie ja mam prawo? Felek, ty nie wiesz, co by ja ich prowadził? Powiedz. No pewnie. Co pewnie? Ja nikogo nie widział na oczy. Felek są jak pies. Lało się ze mnie, dech mi w piersiach zapierał, a ja ciągnę drzewino na czas, żeby nie zrobić wstydu. Wiesz? Ciszy, Jasiu. No, musiało się coś, no... No bo ja wiem, no... Wróci komendant, to wyjaśnisz. Za późno będzie. Za późno. Ja wiem, że będzie za późno. Feluś. Ty się z mądry chłop. Posłuchaj. Ja wiem, trendy posła banda. Wiem, kto ją prowadzi, dokąd idą. Wiesz? A przecież mówiłeś, że szedłeś sam. Tu mi się syczko poskładało. Pękała mi głowa i przysło. I tak za późno. Pewnie już przeszli. Nie przeszli. W nocy nie pójdą w źleb, będą czekali świtu. Puść mnie, Feluś. Zatkną mnie w źlebie i albo mnie szlak trafi, albo ja ich wystrzelam jak psów. Feluś! Nie, co ja mogę, Jasiu? Możesz, Feluś, możesz. To jest taki szczególny wypadek. Pamiętasz, komendant mówił. Co by ja bym wiedział? Co by ja bym wiedział? Rany boskie, rany boskie. Felek, puść ci Feluś. Przyniosłem ci trochę zjeść, bo to najlepszy środek na zmartwienie. Ale Jasiu, nie wariuj. Masz. No? Felek, przecież jesteś przyjaciel. Daj sobie jak człowiekowi powiedzieć, ja muszę iść. Nikt nie lika posła banda. Jasiu, przestań. Przyjacielstwo co innego, a co innego służba. Felek, cholero, rozumiesz co godą? Odejdź. Ja ci mówię odejdź. Odstąp. Nie. Felek. No ale puszczaj. Nie puścisz. A nie. Felek.
Czesi wrócili też bez rezultatu. Jakaś sprytna banda. Która godzina? 7:15. Możecie odejść. Gaś się po drodze światło. Tak jest? Tak się miesza, nic nie widać. Proszę coś zjeść, już wszyscy jedni. Nałożę na talerz, dobrze? Dziękuję. Konserwa z kością, psia. Patrz, znalazłem w szynce. Obywatelu poruczniku. W szynce. To ta szynka, którą przyniósł gazdy. Właśnie do puszki. Nie uważają po fabrykach i licho wie, co pakują do środka. Można? Nie, dziękuję. Plecak gazdonia. Dziura. Przyprowadź się gazdonia. Rozkaz. Klops. Nic nie kapuje. Łajaśka, chłodzi. Byłem na dole pod drzwiami. No i co? Chrapie jak smog. Gazdoń, do komendanta. No wstawaj. Jaki sto diabli. Co wy tu robicie? Ja nic z tym. To nie ja, to tamten. Ja nie jestem winien. Pobił mnie, o jaki guzo. Gdzie Gazdoń? Uciekł. Jak to uciekł? Chodź. No uciekł. Przyniosłem mu jeszcze, a on mówi... 9 mm. Strzał w plecy z dużej odległości. Chyba powinien wiedzieć, że do niego strzelano. Co tu się dzieje, Dolika? Co tam za co jest? Gazdoń pobił go w nocy do nieprzytomności i uciekł. Tak jest, obywatelu poruczniku. O tu mam śliwkę niczym gruszka. No niech powiedzą. Krzyczał i tłukł się w celi, jakby zwariował. No, chciałem go uspokoić. A on mi powiedział, że wie, że banda poszła na czarcie ślep. I że chce ją zatrzymać. No i że to jest właśnie taki szczególny wypadek. Ja go nie chciałem puścić. Pobił mnie i zamknął. I co? No i potem... Nie, przedtem. No ja zemdlałem, ja nic nie wiem, no. Podowice służbowy. Rozkaz! Zarządzam alarmujowy na strażnicy. Alarm! Alarm! Wydać dodatkową amunicję. Tak jest. Co to robi? Wysłać meldunek do Baonu, zalarmować Czechów. Rozkaz! Piszcie. Odmaszerować. Silna banda w okolicy Bystra Dolina. Czarci źle. Usiłuje. Świeży śnieg. Lawinia stą. Żeby się nie ważył lapnąć przy ludziach, się spłoszył. Lawina, nie lawina, idziemy i koniec. Chodźmy zobaczyć, jak tam jest za tym gardem. Może wrócę po nich? Wilczyński wie, jak zobaczy, że nie wracamy, to wyjdą. No, zmarły stary. Szkoda czasu.
dostaniemy. Zajdź go z góry od żlebu, a ja obejdę z drugiej strony. Dobra. Ojcze. Zrobię mnie. Ale się dochroni, Saszu. Już ja go rozpruję. Walny! Walny!
Kaczyński pod kotówkę. Prędzej, prędzej. Tadzik, moje deski wy. Przestrzelone ramię i tłuszona rana głowy. Komendancie, darujcie. To był taki szczególny wypadek. No leż spokojnie. Boże! Hanus!